Cześć kochani, witam Was bardzo cieplutko, serdecznie w Wielkanoc. Jak tam u Was? Mam nadzieję, że u Was jest wszystko fajnie, najedzeni i będziemy potem po świętach ćwiczyć, tak? A teraz robimy sobie tak, ponieważ dzisiaj ja zrobiłam wszystko, przyszykowałam, mam poniedziałek, ale wszyscy śpią i zanim moja rodzina się obudzi, to ja pomyślałam sobie, że dla Was nagram filmik, który właśnie z tym filmikiem miałam przyjść akurat pod koniec kwietnia i będziemy go nagrywać mniej więcej dwa razy w miesiącu. Myślę, że co dwa tygodnie zobaczyć update, tak, tej energii, co tu się dzieje między bliźniaczkami. No i słuchajcie, kochani, to jest oczywiście prognoza ogólna dla bliźniaczych płomieni, tak jak widzicie, ognistych bliźniaków. I tutaj macie tak, po jednej stronie, po lewej, energia żeńska, po prawej energia męska. I tutaj miejcie na uwadze, kochani, że płeć naprawdę nie ma różni, tutaj nie ma znaczenia. To nie chodzi o naszą płeć, to chodzi tylko o energię. Tutaj osoba, właśnie ty na przykład, która się utożsamiasz bardziej z którą energią, to jest twoja kolumna, a druga kolumna jest twojego właśnie bliźniaka. I kochani, tak, tutaj właśnie będziemy sobie kładły przeszłość, przepraszam, kładli, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I tak samo tutaj po prawej stronie, tu jest energia męska. No i zobaczycie, kochani, jak ten rozkład bardzo wygląda zaraz. A, karty. Tutaj wybraliście, mam nadzieję. Jak nie, kochani, to sobie włączycie pauzę, bo ja już zacznę sobie po prostu od tej talii, jeżeli ktoś ją wybrał. No i te karty oczywiście były tasowane, ale jeszcze przy Was przetasuję. No i zobaczymy, kochani, prognoza na dwa tygodnie dla bliźniaczych płomieni, ognistych bliźniaków. Karty są gotowe i będziemy sobie wyciągać. Niedaleka przeszłość, która była tydzień, dwa tygodnie wcześniej. Do energii męskiej. Energia żeńska obecnie. To będę sobie tak kładła, żebyście widzieli. Energia męska obecnie. Niedaleka przyszłość, właśnie też 1-2 tygodnie, energia żeńska i energia męska, 1-2 tygodnie, ok? No i kochani, tak, teraz co Was łączy, co jest bardzo ważne, co łączy obecnie oczywiście, co Was łączy obecnie, a co Was dzieli? I porada od Wszechświata dla obydwojga. Porada, proszę kochani. Tutaj mamy fajną energię rycerza buław dla Was, kochani. Właśnie dla Ciebie i dla Twojego ognistego bliźniaczka. I zaczniemy sobie, po lewej stronie mamy tu energię żeńską i tam mamy pazia denarów. Paź denarów w przyszłości. Widzę, że tutaj pomalutku u Was, kroczek po kroczku, dochodzicie do tego momentu, żeby się z tą osobą spotkać. Żebyście mogli się, kochani, spotkać z tą osobą tutaj przy paziu denarów, widzicie? Tutaj jest właśnie tak jakby energia żeńska robi takie bardzo malutkie kroczki. Bardzo malutkie tutaj jakby do tego spotkania. Bardziej bym czuła tutaj, że żyje takim tym życiem tutaj doczesnym. Wiadomo, może z tego powodu, że teraz są święta, zakupy. Raczej mało to jest taka karta uduchowiona. Teraz bardziej to są takie drobne, drobne kroczki, żeby spotkać właśnie ten swój bliźniaczy płomień. Nic szczególnego, tak jakby energia żeńska tutaj nie robi w tym momencie, tak? A czy w sumie te jeden tydzień, dwa tygodnie. Teraz właśnie te przygotowania świąteczne. Moment dzisiejszy mamy tutaj. Tutaj właśnie tak bardzo, bardzo pomalutku. Energia męska, tutaj mamy karty takiego niezaufania. To ja bym powiedziała, kochani, że w takim razie ta osoba może niekoniecznie ufa, czy w tym momencie jej życie wyjdzie na prosto. Czy jest szansa, że spełni swoje marzenia, jakiekolwiek one są. Stoi właśnie, tak jak tutaj widzicie, na straży tego wszystkiego. Może nie ufa miłości. W sensie mówię do dnia dzisiejszego, tak? Te dwa ostatnie tygodnie. Nie za bardzo u niej jest. Niby powinna już spocząć, odpocząć po tych walkach swoich w życiu, ale dalej stoi i pilnuje, czeka. No i kochani, właśnie to jest taka, widzicie, u Was taka energia, bardzo taka daleka od siebie te ostatnie dwa tygodnie. Bardzo daleka. Obecna sytuacja tutaj, kochani, tutaj macie kartę sprawiedliwości. Karta sprawiedliwości pokazuje, że teraz jest taki czas u Was, żebyście nie chcieli okłamywać sami siebie. Jakakolwiek jest sytuacja, na przykład u właśnie żeńska ta strona, tak? To po prostu chce osoba zrobić wszystko zgodnie z prawdą,
ze szczerością, bez żadnych kłamstw, bez żadnej, żeby nie żyć w świecie iluzji, żeby powiedzieć prawdę, jak jest tu w obecnej sytuacji. Dość bardzo fajna energia, taka prawa, bez kłamstwa, właśnie bez niczego. Bardzo taka, myślę, że tutaj zobaczcie po stronie żeńskiej, bardzo dobre karty są dzień dzisiejszy i taka dwa tygodnie do przodu, ta przyszłość, widzicie? Przy energii męskiej też troszeczkę taki rozwój jest. Z tego braku zaufania wchodzi w dzień dzisiejszy w pazia buław. Paść buław to jest taka właśnie energia, tak jakby teraz go rozpierała. Tak jakby chciał zdobyć po prostu cały świat, coś osiągnąć. Tutaj wystarczy, że on ukierunkuje jakby, on mówię, ten męska energia, ukierunkuje tą energię i będzie działać. Coś u tej osoby będzie po prostu, u tych osób wszystkich będzie się działo w życiu, aby dobrze tylko ukierunkowali właśnie tę energię. Coś tam się dzieje, kochani. Cały wszechświat właśnie daje im tą ognistą moc, żeby mogli działać. To jest takie maleńkie jeszcze, maleńkie, dopiero w zarodku, ale to rozbłyśnie. Tutaj, kochani, zobaczcie, energia żeńska, dwa tygodnie do przodu, ten czas. Widzę, że przepiękna karta, bardzo ciepła, bardzo matczyna, bardzo wnosząca dużo takiej energii miłości. Tutaj na te dwa tygodnie, miłości do świata, może do zwierząt, do rodziny, do wszystkiego, co będzie się działo. Tak samo bardzo uduchowiona, może też czas jest, żeby, co niektórzy kochani, żeby zadbali o swoje może, swoją energię, swoje czakry, bo to taka dość piękna karta. Karta, która pokazuje, jak osoba czeka, tak jakby od wszechświata na tą łaskę. Widzicie, jak ona ma na tej karcie pięknie dłonie rozstawione, tak jakby czekała na jakieś błogosławieństwo, właśnie na błogosławieństwo, że na nią po prostu spłynie ta łaska. Tutaj dwa tygodnie energia żeńska, to bym powiedziała, że bardzo tak jest uduchowiona, czuję w tej karcie, z taką cierpliwością, matczyną właśnie, z taką, tak jakby rozkwitała, dzięki jakiemuś głębokiemu, kochani, takiemu osobistemu, no właśnie, może tu jest jakiś rozwój osobisty, kochani, tutaj żeńska strona. Zobaczcie, jakie tutaj są piękne emocje, takie zaangażowanie, tak jakby w życie może rodziny, przyjaciół, przepiękny czas w ogóle, żeby wyczuć, co ta druga osoba robi, bardzo ją dobrze poczuć, bardzo dobry czas, dość zdrowy taki. Jakieś, myślę, że może tutaj jakaś patronka wam, jakby wam, kochani, tak jak kto tutaj by się utożsamił z tą energią żeńską, tak jakby jakaś patronka nad wami czuwa i trzyma pieczę, bo też może być tutaj, zobaczcie, jak najbardziej, jak anioł stróż. Kochani, energia męska, tutaj mamy rycerza kielichów, też dość fajnie, zobaczcie po tym, co u was było, widzicie, jak tutaj w ten czas do dwa tygodnie, jak idzie wszystko fajnie do przodu, też energia męska bardziej tak jakby nastawiona jest może po tych świętach, tak bardziej z miłością, tak, z taką ciepłością, tutaj trzyma bukiecik róż, tak jakby chciał to po prostu komuś ofiarować, taki romantyczny marzyciel, energia męska to tak wchodzi w następne dwa tygodnie w takiego marzyciela, który tak naprawdę ma dużo emocji i te emocje motywują jego do może działań, wiesz? Bo tutaj jakby on się kierował sercem, on niczym innym tutaj nie będzie się kierował przez najbliższy czas, dwóch tygodni, tylko właśnie serduszkiem. Chciałby jakby po prostu jakby z przesłania duszy w stronę swojego bliźniaka puścić tą energię. Myślę, że tu może jak najbardziej czuć potrzebę bratniej duszy lub właśnie tego ognistego bliźniaka. Taka dość piękna energia. To nie jest taki rycerz jak niebezpieczny ten od buław. To jest taki romantyczny, ciepły. Tak naprawdę on żadnych tutaj szkód nie wywołał w najbliższym czasie. Dość tak przyjaźnie jest nastawiony. Kochani, tutaj bardzo on się może zaangażować, ten wasz bliźniaczy płomień przez dwa tygodnie, jeśli chodzi o miłość, o romansę, o przyjaźń. On taki jest, można by było powiedzieć, troszeczkę nawet naiwny, patrząc na tę kartę. Szybko się rozkochuje. No i kochani, tutaj to właśnie tak na dwa tygodnie, tak? I teraz tak, co was łączy? Tutaj mamy kartę kapłana. Co was łączy? Poczekaj.
Czekajcie, kochani, niech ja te łączące karty wyjmę, by się schowała. Bo ta powinna być leżeć tak, bo to dzieli, dlatego ona tak leżała. Kochani, co was łączy? Ja bym powiedziała, że was łączy jakieś przyrzeczenie. Pięknie, że ta karta się pokazała. Tak jakby wasze dusze w przyszłości coś sobie przyrzekły, tak? Jakby na przykład dwie połówki jednej energii, tak? W bliźniaku. Chciały zejść się w całość. I one jakby czerpią teraz tą siłę z tego rozbłysku, z którego powstały, z którego pochodzą. I tutaj przepięknie to jest pokazane tutaj właśnie w tej talii, jak ten kapłan pokazuje. Co was łączy? Was łączy ta moc. Ta wiara w to, że się kiedyś spotkacie. To jest, kochani, naprawdę coś pięknego. Coś pięknego. To, co łączy, to jest coś, co właśnie najpiękniejsze można wynieść z tej karty. Taka wiara w siebie. Wiara gdzieś taka w podświadomości, w sercu, w duszy. Że, kochani, to któregoś dnia nastąpi. I nawet tak czując to, nieważne w jakim momencie teraz ta osoba jest, właśnie ten bliźniak, właśnie czy ta energia żeńska w jakim momencie jest. Tu jest właśnie z tą wiarą taką gdzieś w środku duszy, że jednak ktoś jest na świecie, kto dosłownie mnie skompletuje. Przepiękne, przepiękne naprawdę. Tutaj jest takie... przy tej karcie to byście mogli zobaczyć na przykład różne takie rzeczy, co was tam z przeszłości wiąże, coś, ponieważ tutaj jest dużo nauczania, kochani. To jest dużo uczenia się od siebie nawzajem. Też jest takie... właśnie to jakby tożsamość grupowa, bo weźcie pod uwagę kapłana, on jest tak jakby w grupie, ma swoje wartości, tak? Też w jakiś sposób jest jakieś błogosławieństwo. Przepiękna energia, kochani, to co was łączy, to jest przepiękne. A co was dzieli? No karta magika. Ja bym powiedziała przy magiku kontra kapłan, że tak powiem, no tutaj może być takie dosłownie to, co ludzie żyją tutaj w tym świecie, to takie nawet można by było powiedzieć takie za bardzo fizyczne, materialne, bo kapłan jest taki uduchowiony, to co was łączy, a magik, no to jak magik, zależy, to jak kuglarz, tak? Zależy, której energii jest więcej ma, niby on ma wszystkie te atrybuty na stole, z wszystkich żywiołów, tak? Ale zależy magik, tak jakby po karcie głupca, w którą stronę zacznie iść, który tak samo jak z wilkami na jednym ramieniu i na drugim, którego wilka będzie karmił, to tak samo tutaj w karcie magika wasze przeszkody, w zależności w tym świecie 3D, czego więcej używacie, czy więcej właśnie denary on tutaj ma, tak? Czy więcej lecicie za kasą, jakieś tam, wiecie, chcecie się piąć po szczeblach, kariery, czy, kochani, bardziej jesteście na przykład skierowani na przyjemności, buławy, no w zależności, bo tutaj po głupcu, no nie każdy idzie to samo drogo oczywiście, mamy tu magika, no każdy może różnie tutaj wykorzystywać te atrybuty i wcale nie porówno, także, kochani, tutaj jest przeszkoda, tak jakby na razie w tym momencie przeszkoda jest to, że wygląda na to, że może używacie zupełnie innych rzeczy. Na przykład ty bardziej jesteś ukierunkowana na miłość, masz więcej tutaj tak jakby używasz kielichów, bo magik ma, a na przykład twój ognisty bliźniak bardziej denarów, na przykład bardziej zakasu, bardziej jakoś, wiadomo, przyjemności. Nawet, kochani, może być jakimś lekarzem, może bardziej, bo wiadomo, denary to tak samo zdrowie. Bardziej nastawiony troszeczkę inaczej niż ty i to was, kochani, dzieli jeszcze. No dużo w magiku może dzielić. Tak jakby na ten moment jeszcze nie tak samo patrzycie, nie na tym samym może etapie jesteście. Bo w sumie to jest, kotki, to jest dopiero po początek drogi magik, tak? Myślę, że to jeszcze nie jest szybko w takim razie, zanim ty swojego bliźniaka poznasz. Może nawet nie w tym życiu, ale zawsze warto wiedzieć, co u niego jest. Bo tutaj jest, kochani, taka wola, dopiero wola. Każdy ma inne talenty, inne umiejętności, no i nie zawsze są te same, tak? Tak samo dużo twórczości w magiku. Tutaj jeżeli, kochani, co was dzieli, bo magik to też, jak to się nazywa po polsku, komunikacja, tak? To może po prostu nie możecie się komunikować. W magiku to jak najbardziej bym powiedziała, że może w innych językach po prostu rozmawiacie. Może twój bliźniak żyje zupełnie w innym kraju, innym językiem mówi, no bo też to jest komunikacja, tak?
tutaj często jakby było w odwrotnie, to karta leży, pamiętajcie, tak. To znaczy ona nie jest ani odwrócona, ani w pozycji prostej, bo ją po skosie kładziemy. To może być tak, że ktoś szedł na drogę oszustwa, może jeszcze daleko jest właśnie od uduchowienia. Dużo, dużo może dzielić. I tak, kochani, porada dla Wszechświata, dla Waszej dwójki. Przepiękne w ogóle są karty, bo to, co Was łączy i ta, co jest porada, kochani, to zobaczcie, jakie bardzo ciepłe są karty, jakie mądre, z jaką intuicją. Ja bym powiedziała, że porada szczególnie czuję bardziej, bo to jest dla Waszej dwójki, tak? Ale ja czuję tutaj energię żeńską, tak? Energia żeńska, tutaj macie księżyc. Zobaczcie, energia żeńska jest bardziej tutaj... Czuję taka uduchowiona, taka właśnie, tak jakby rozumiała więcej, rozumiecie, miała taką intuicję. To tutaj porado jest tak, żeby bardziej może energia żeńska próbowała wyczuć to, to byście w sumie, żebyście mogli się spotkać. Tutaj więcej jest takiej jakby z tej strony od energii żeńskiej intuicji dobrej, gdzie może ten na przykład... Wasz bliźniak być w tym momencie, tak? Co u niego się dzieje? Może tu akurat żeńska strona będzie widziała takie rzeczy, no bo tutaj jak najbardziej arcykapłanka, tak? No to kochani, tutaj jakieś intuicje ma niesamowicie rozwinięto. Ona może milczeć, ale intuicję ma. Bardzo dobro. Tutaj dużo ma też pasji i wiecie co? Też podświadomie ona może pewne rzeczy tak intuicyjnie czuć. To myślę, kochani, że jeżeli to Ty wybrałeś bardziej tą stronę tutaj, energię żeńską, to może to Twoje właśnie, ta mądrość, to zrozumienie, może Ci powiedzieć, gdzie się znajduje Twój bliźniak, kim on jest. No może niekoniecznie go poznałeś, ani poznasz w tym życiu, no nie? Ale gdzie on jest? To jest takie niewyjaśnione, no nie? Tutaj powiem Wam, że ta arcykapłanka to też pokazuje dużo takiej wiary, bo zwróćcie uwagę, że arcykapłan i arcykapłanka to jest wiara. Jakby nie było, to jest wiara, tak? To też takie, żeby nie odpuszczać, żeby mieć bardzo dużo właśnie tej wiary w to, że coś innego istnieje. Nie tylko to, że stolarz robi krzesła, ale że jest inny świat, jest ezoteryka, tak? To tutaj powiem, że kobieta może to w jakiś sensie jakby może przesyłać... przesyłać, tak żeby ta osoba gdzieś wyczuła, tak wiecie co, kochani, czuję, bo tak wiecie co, ona się otacza tymi symbolami, tak, ona w ogóle ma te jej oczy, tutaj są zamknięte, a zamknięte oczy to tak pokazują, tak jakby ona całą mądrość miała w sobie, tak, ona nie musi otwierać oczy, żeby patrzeć na ten świat, ona wszystko wie, ona wszystko ma w główce, ona siedzi po prostu w cieniu, tak, gdzieś tam, wygląda takie niepozornie, ale jak patrzymy na nią, to zobaczmy, ile w niej jest tajemniczości. Każdy chciałby poznać ją, każdy chciałby wiedzieć, o czym ona myśli. Ona symbolizuje właśnie bardzo dobrą intuicję, bardzo duża mądrość, ale też przez doświadczenie, tak, przez doświadczenie, kochani. To tutaj podczas jakby tego przygotowania się właśnie do tej dalszej drogi, na następne tygodnie, ja bym powiedziała, to tutaj ta porada jest tego wszechświata, że jednak kobieta, żeby posłuchała swojej intuicji, mogła sobie wyobrazić, bo tutaj jest takie nieznane terytorium dla, tak samo dla energii męskiej, tak samo dla innych ludzi. Tu jest ta kapłanka, pokazuje to terytorium, tylko należy do niej, tak? No właśnie, czasami umysł nie może pojąć tego, co ona tutaj, o czym ona myśli. Właśnie, tu zobaczcie, trzecie oko. Tak zaznaczone. Kochani, tutaj porada właśnie od Wszechświata dla Waszej dwójki jest tak, żeby złożyć całe zawierzenie właśnie dla płci, energii, płci, dla energii, kochani, żeńskiej. Ta energia żeńska bardziej to wszystko ukierunkuje. Może będziesz mogła w jakiś sposób wyczuć to, tą swoją połówkę, wiecie? Tak sobie myślę. Karty są mocne, w ogóle są mocne, powiem szczerze. Są. Czekajcie, kochani, ja to zbiorę. Tego naszego bliźniaka. Ja sobie wezmę tu drugą talię. Wezmę sobie to z Wami, kochani, a to odłożymy sobie na bok. I tak, to talię. Teraz będę to z Was, zobaczę, czy dobrze karty są. Dobrze.
Kochani, prognoza ogólna dla bliźniaczych płomieni i ognistych bliźniaków na tydzień, dwa, mniej więcej tydzień, dwa do przodu. Prognoza ogólna dla bliźniaczych płomieni, ognistych bliźniaków. Te karty są gotowe, bo ja wcześniej to słucham. No i tak, kochani, teraz zobaczymy tutaj, pamiętajcie, energia żeńska jest po lewej, energia męska jest po prawej. No i na początku zobaczymy niedaleka przeszłość, 1-2 tygodnie wcześniej. Karta świata. Może być zaraz ja Wam powiem. I tak, energia męska, właśnie tak 1-2 tygodnie wstecz. I tak, obecnie, kochani, energia żeńska, co tu energii żeńskiej obecnie i energia męska obecnie. I tak, kochani, niedaleka przyszłość, 1-2 tygodnie do przodu, co tu będzie. Niedaleka przyszłość, tu mniej czuję, te karty są uduchowione niż przedtem. I tak, co Was obecnie łączy, kochani, co Was łączy? I tak, co Was dzieli? Co Was dzieli, bliźniaczki? Tak czułam, że właśnie energia żeńska za dużo pracuje. Właśnie o tym chciałam powiedzieć. I porada od Wszechświata dla Waszej dwójki, kochani. Właśnie tego, czego Wam brakuje. Dobra, kochani. Tutaj w tle jest paść kielichów. Dość taka bardzo niska energia, jeśli chodzi właśnie o połączenie się ze swoim bliźniakiem. Wiecie, jak tutaj wybraliście. Dość już tak dopiero rozwijające się. Tutaj, kochani, od z przeszłości, tak? Te ostatnie dwa tygodnie przed świętami, 1-2 tygodnie, mamy kartę świata. Karta świata, to ja bym powiedziała, że u właśnie żeńskiej strony tutaj jest jakieś otwarcie się na nowe, a może też być, że zamykacie pewne etapy w swoim życiu, jakieś takie cykle, tak? I teraz może idziecie w nowe. Chcecie się rozwijać, może nowe związki, nowa praca, wyjazd, cokolwiek. Tutaj energia żeńska, powiem, że jest tak jakby sukces, ukończenie czegoś, ale to raczej dobre. Będzie Wam na dobre to szło. Też chcecie zwyciężyć na pewno. Chcieliście ostatni czas. Słyszeliście tutaj, ten czas był dość taki progresywny, taki bez wahania, no nie? Też mogły być jakieś podróże, może musieliście gdzieś wyjechać, pojechaliście gdzieś tam do rodziny, na święta, tak? Tutaj pełnia spełnienia była. Może z tego powodu, że energia żeńska spotkała z rodziną, tak, jakieś uroczystości, różne fajne sprawy. Tutaj by nami fajne te ostatnie dwa tygodnie. No, energia męska nie miała tak ciekawie, ponieważ tutaj wygląda na to, że nie za bardzo ufa i wierzy, że może jeszcze spotkać miłość. Energia męska nie ma dobrego czasu. Nie miała ostatnie dwa tygodnie. Tutaj, kochani, piątka kielichów pokazuje, że była u nich taka sytuacja, że czuli, że chyba nie można ufać komuś. Ktoś rani, kochani, czuję. Ktoś rani, ktoś zawodzi, może ktoś zdradził kogoś. No i tutaj jest rozczarowanie, duże rozczarowanie i duży żal. I tak, tutaj zwróćmy uwagę, obecna sytuacja, energia żeńska, praca. Osoba, która tak naprawdę doszła do wniosku, że może pojedzie w świat, tak, czy gdziekolwiek, jakaś nowa praca, nowy związek, no i czas zadbać o siebie, tak? Zwróćcie uwagę, że tutaj cała energia żeńska to jest bardziej takie ukierunkowana na przyjemności, na takie zadowolenie właśnie z czegoś, co się ma, tak? Z czegoś, co człowiek może dotykać i cieszyć. I stąd właśnie ta energia tutaj mamy taka właśnie dodatkowa w paziu, ponieważ ktoś tu ukierunkował się bardzo na spełnienie. No wiosna idzie, ile można siedzieć ten lockdown w domach. To myślę, że może z tego powodu też. Tutaj dziewiątka denarów pokazuje w obecnej sytuacji, że czas zadbać o siebie, o swoje przyjemności, pójść do fryzjera, zrobić paznokcie, zadbać o skórę, może do kosmetyczki, może pomyśleć o zmianie szafy. No w ogóle taka dość, taka, ja bym powiedziała, przyziemna, taka energia przyjemności. No nieco tu gotować i w ogóle takie sprawy, co na święta komuś kupić, na króliczka. A energia męska tak niekoniecznie tak frywolnie żyła. Powiem też, w obecnej sytuacji jest dużo myśli bardziej, kochani. Ona bardziej myśli, zwróć uwagę, że energia męska ma więcej tak jakby... nie wiem, czy wy
którakolwiek z Was tutaj się czuła w energii męskiej, ponieważ tu jest więcej właśnie takiego, takiej potrzeby, takiej kierowania się intuicją, zupełnie inaczej niż tam. Chociaż energie mogą się odmienić, ale raczej po to położyłam ten znak, żeby raczej się nie odmieniły. Także powinno to tak być na 100%, chociaż na tyle procent nigdy nie można powiedzieć. Obecna sytuacja, kochani, tutaj as mieczy. No, wygląda na to, że dużo myśli intensywnie. Może według tego swojego asa i mieczy planuje sobie całe życie w obecnej sytuacji. Może jest na jakimś rozdrożu, może musi podjąć jakieś bardzo ważne plany, podcinać pewne rzeczy. Dość chłodno do tego wszystkiego podchodzi, bez emocji, na zimno. Tak bym powiedziała w tym momencie. Nie dziwię się z takiej przyszłości, że już ma dosyć kierowania się uczuciami, bo może naprawdę ktoś zdradził, a zdrada to przecież jest podłość, nieważne czy emocjonalna, czy fizyczna. No i kochani, tak, tutaj niedaleka przyszłość, 1-2 tygodnie, no oczywiście, energia żeńska, praca. Rzuci się w wir pracy, no i będzie pracować. Jeśli rzuci się w wir pracy, to na pewno będzie pracować. Będzie się doszkalać. Może kończyć jakieś kursy, może niektórzy pójdą na prawko, będą rozpisywać swoje wydatki, przychody, może myśleć o biznesie, jak załadować towar do swojego sklepu. No tutaj otwarcie się. W końcu pracy dużo, może w domu, może wiosna, ogrody, no praca. Tu energia żeńska pójdzie w pracę. No energia męska dalej będzie tutaj się bardziej tak w kierunku intuicji, co intuicja podpowie, co ma robić, jakie następne kroki poczynić, co zrobić, żeby po prostu w tym życiu było lepiej, bo widać 2 tygodnie nie były dobre. I tutaj intuicyjnie będzie chciała wyczuć, kto może dla niej jest pisany, czy powinna być sama ta osoba. No tutaj bym powiedziała taki, czujecie ten klimat taki, takiego smutku? Spójrzcie na te karty, to nie jest trudno, nawet jeżeli ktoś by się nie znał na tarocie. To jest takie myślenie, taki smutek. Tak jakby człowiek się zamknął w własnym świecie, nie pozwolił nikomu dojść bliżej i próbował przez 2 tygodnie, ostatnie i 2 następne, zrozumieć, co ma robić. Jak wyjść z tego dołka? Emocjonalnego oczywiście, jak widzicie, emocjonalny dołek. No i kochani, co Was łączy? Karta Król Buław. Was łączy w ogóle niesamowita energia, niesamowita żywiołowość. To jest tak po prostu, tak jakby król, król buław, to jest tylko energia, pamiętajcie. To jest wasza, co was łączy, tak? To jest właśnie te działanie. Myślę, że jak ta osoba wyjdzie z tego smutku, to ona też będzie w takiej energii. Na razie nie jest. Myślę, że daleko dla niej do tego w tym momencie, ale patrząc troszeczkę do przodu, za 2 tygodnie zrobimy, to ja myślę, że może te wasze bliźniaki ogniste wyjdą z tego, bo tutaj już widać, że w dobrym kierunku już tak nie będzie za 2 tygodnie. I zobaczymy, co tam u nich będzie, jak to będzie szło do przodu i kiedy zobaczymy w następnych czytaniach, czy wy się w końcu spotkacie. I tak, tutaj mogą być, że uwielbiacie razem interesy. Wy to na pewno lubicie, znaczy wy, kochani, energia żeńska. Ale ta osoba też lubi, tylko teraz jest smutna, ale też lubi w królu buław, powiem, interesy. Zwłaszcza coś takiego jakby w kierunku przedsiębiorczości, coś otwierać, tak? Też lubi mieć pod sobą ludzi, może lubicie rządzić kimś, mieć pracowników, tak? Tutaj powiem, że jakieś takie odważne pomysły macie, to was łączy. Też lubicie jakby mieć wpływ, czasami no właśnie wpływ na ludzi, poparcie od tych ludzi, tak, że lubicie być szefem, tak? Lubicie czy w domu, czy w pracy rządzić, no nie? I też tutaj powiem, że tak jakby, czy emocjonalnie, oj, nie wiem, czy emocjonalnie można tutaj coś tego. Ja bym powiedziała, że u was ta twórczość, ta siła, te parcie na sukces to was łączy. To jesteście w tym podobni. Że macie jakieś plany i chcecie to osiągnąć za wszelką cenę, to was bardzo łączy, kochani. Ale co was dzieli? No, dzielić może to, że wy, tutaj karta jest trójki monet. Tu w ogóle bym powiedziała, że za dużo skierowane jest wszystko na pieniądze, na przyjemności, na jakieś wszystkie takie teatry, kina, spa, wszystko. Jakieś takie różne rzeczy, ale nie to, żeby z tą osobą jakoś nawiązywać połączenie przez wszechświat, tak? Żeby czuć. To bardziej takie materialne, bym powiedziała. Coś jesteście, zaczęliście i tutaj was w tym momencie
właśnie dzieli to, że każdy sobie rzepkę skrobie, każdy swoje życie tam układa. Zupełnie jesteście na ten moment daleko od siebie, bardzo. Zresztą mówiłam, patrząc na Pazia, że to jest niska energia. I tak samo tutaj pokazane, że rozpoczęliście, tak? Coś rozpoczęliście i wy właśnie tą drogą teraz będziecie szli. Czyli ktoś zaczął właśnie jakiś biznes, czy zaczął nowy związek. Tutaj coś jest rozpoczęte i macie zamiar to kontynuować. No to was tak jakby dzieli z tego powodu, że to nie jest początek wasz wspólny, tylko zaczęliście każdy na swoją, w każdym jakby swoim życiu coś innego, tak? Słyszeliście, jak ten pan od samochodu głośno psiknął? Przepraszam. Święto, aż kwiatki mi w ogrodzie się zatrzęsły. Kochani, tutaj powiem, że właśnie to, że wy tak, każdy w swoim życiu, to jeszcze chyba nie jest ten moment, ale co jest, zobaczcie, co jest wasza porada od wszechświata dla... Właśnie, i patrzcie. Kochani, poczujcie. Energia żeńska skierowana na przyjemności, na udoskonalanie swojego życia, żeby w końcu dostatnio dobrze żyć, ładnie wyglądać. Energia męska teraz bardziej tak w rozpaczy, ale podnosi się oczywiście. Tu was dużo łączy, ponieważ macie pasję i jesteście nieugięci. Dzieli trochę to, że właśnie na razie każdy co innego sobie tam układa życie, każdy coś innego tam struga, no ale porada od wszechświata, kochani, jest kapłan. Jeżeli tu po tej stronie męskiej w najbliższym przyszłości jest kapłanka, a porada jest kapłan, to ja bym powiedziała, że energia żeńska troszeczkę powinna, bo to jest dla waszej wspólnej, dla waszej dwójki ta rada, tak? Troszeczkę wyczuć się. Kapłan to jest, ma swoje zasady, jest po prostu święty tu na ziemi, czy można by było tak powiedzieć. On ma swoje jakieś pewne zasady, wiary, w coś wierzy. To tutaj, jeżeli jest potrzebna wiara, to może energia żeńska, tutaj energia męska jest bardziej bliżej tego, tak? Bo jest kapłanka, a energia żeńska jest bardzo daleko, ponieważ jest 8 denarów, to w polu jeszcze. To tutaj dla waszej dwójki jest wspólne, żeby jednak się poczuć, żeby jednak zawierzyć, że coś innego na tym świecie istnieje, tak? Że nie jest tylko to, co nasze oczy widzą. Czasami jak zamkniemy oczy, to dopiero widzimy prawdziwe te rzeczy. No i tutaj wiecie co, w kapłanie tu dużo możecie zrobić. A najważniejsze to może na początek, na 2 tygodnie uwierzyć. Właśnie kochani, uwierzyć, że jest coś, istnieje coś innego niż tylko ten świat. Tak? Już jak będziecie wierzyć, to już będzie wszystko w dobrym kierunku. Tutaj myślę, że można by było, co możecie bardziej uczyć się, tak? To nawet czytać, zagłębiać wiedzę. Możecie uczyć kogoś, jeżeli chcecie. Tutaj też macie właśnie taka ta, jak mówiłam, tożsamość ta grupowa jest. Myślę, że może jakbyście w kręgu jakichś ludzi, co w to wierzą, to łatwiej wam by było. Nawet tak jak tutaj siedzimy na kanale z tym tarotem. Po prostu to jest właśnie tak jakby tożsamość grupowa. On nie przynależy tylko do siebie, ale tak jakby tworzy to tożsamość z ludźmi naokoło. To pomyślcie sobie, jak kapłan mówi te nauki w kościele, tak? W pewnym momencie jest z tym całym kościołem, nie jest tylko to jednostko. To tu jest, powiem wam, że dużo, dużo jest fajnego, żebyście mogli po prostu z błogosławieństwem przy najbliższe 2 tygodnie z takim błogosławieństwem od anioła, od wszechświata, poczuć, co tam gdzieś się dzieje u tej waszej połówki, kochani. Bo u niej za dobrze się nie dzieje. Ona jest smutna, ona rozpacza, ale mi się wydaje, że wam jeszcze bardzo daleko do niej, żeby wiedzieć, gdzie ona jest, kim ona jest. Coś tak czuję tutaj w tej grupie. Tutaj ta rada, arcykapłan właśnie też nam właśnie jakby wyjaśniał, jak pomagać ludziom właśnie, wszystkim, tak? Zgodnie jakby żyć ze swoim przekonaniem w to, co wierzymy. Ale energia żeńska to trochę daleko od tego jest. No tak, ale to jest rada dla waszej dwójki, kochani. Żeby dokonywać dobrych wyborów i cierpliwie, odpowiedzialnie, no to arcykapłan taki jest, on zawsze jest odpowiedzialny, cierpliwy też, no bo przecież siedząc w konfesjonale, to ile trzeba mieć cierpliwości, no nie? No tutaj, kochani, powiem wam, że dość bardzo ciekawe są te karty. Dużo pracy. Tutaj zobaczymy, czy za 2 tygodnie wybierzecie podobno ci sami.
Bo tutaj wygląda, że jednak, może z powodu tych świąt, że wiadomo, energia żeńska. Czuję, że to samo ta energia żeńska, kto się w tym odnajduje. O tych zajączkach, króliczkach i babkach wielkanocnych, to kto inny myśli, jak nie energia żeńska. Stąd może takie karty daleko od uduchowienia. Kochani, trzymajcie się, aniołki, miejcie dzisiaj bardzo fajny dzień, się nie przyjadajcie i widzimy się jutro. Jutro nagram dla Was... Właśnie, co ja miałam dla Was jutro nagrać? A, rozkład na brak miłości w Waszym życiu, a drugi rozkład jeszcze na bratnią duszę. O, już sobie przypomniałam. Rozkład, taki specjalny rozkład, tak? Nie taki, że karty się kładzie, tylko to jest rozkład specjalny na bratnią duszę. Także, kochani, widzimy się jutro i pożegnajmy energię żeńską i męską. Buziaczki, trzymajcie się, kochani, pa!